Rzecz tym razem nie będzie o naprawie sprzętu, więc będzie to film bardzo nietypowy, a będzie to film o pakowaniu, o przesyłkach i kłopotach z tym związanych. Dowiecie się, dlaczego takie wypełnienie to żadne wypełnienie i żadne zabezpieczenie sprzętu grającego. I że kawałek folii bąbelkowej nie zabezpieczy ciężkiego plastikowego urządzenia przed uszkodzeniem. Ale po kolei. Film będzie troszeczkę ułożony nie chronologicznie, ale tematycznie. Kupiłem na aukcji internetowej taki oto magnetofon. I wiem, że przepłaciłem, ale tylko dlatego, że był w idealnym stanie, jeżeli chodzi o obudowę, o wizualny wygląd, takie tam drobiazgi jak to było do wyczyszczenia. I poświęciłem te pieniądze, mimo że magnetofon jest uszkodzony elektrycznie i nie nagrywa poprawnie. Poza tym trzeba wymienić paski, takie typowe rzeczy przy tym sprzęcie. Dotarł on do mnie jednak nie w stanie, jakim był opisany na aukcji, tylko z uszkodzeniem w czasie transportu. I o tym Wam teraz opowiem. Mam tutaj ZK146 stereo, zapakowane tylko w folię bąbelkową. Więc moi drodzy widzowie, jeżeli chcecie, żeby Wasz sprzęt do serwisu dotarł w całości, nie pakujcie go w takie rzeczy jak papier, karton, bez osłony styropianu. Wystarczy kupić w markecie budowlanym styropian, odpowiednio go przyciąć i na całej powierzchni obłożyć go styropianem wraz z małymi kawałkami, tu gdzie są gałeczki, i macie gwarantowane, że sprzęt dotrze w całości. Swego czasu w jakichś pogromcach mitów czy coś w tym stylu widziałem filmik, gdzie opakowany styropianem wyrzucono z samochodu jadącego 70 km na godzinę telewizor z kineskopem. Telewizor przeżył. Natomiast opakowany taką folią bąbelkową niestety rozbił mu się ekran. Dwójka styropian, wydać parę złotych i odpowiednio zapakować urządzenie. Wiecie, jakie są historie z firmami przesyłkowymi. Dlatego zawsze dobrze jest zadbać o wygląd zewnętrzny takiego urządzenia. Tyle słowem wstępu. Widzicie tę pękniętą pokrywę? To jest właśnie efekt niewłaściwego zapakowania. Dlatego zróbcie tak, jak mówię, a odniesiecie sukces. Sprzęt stracił na wartości. Sprzedawca owinął płytę tą górną tym kawałkiem folii bąbelkowej, tą taśmą, tym streczem. Magnetofon zawinął sobie w taki oto kartonik z tektury falistej. Tutaj widać jakieś rozdarcie. To było w środku i naciskało nam na tę pokrywę z tej strony. I całość była luźno wypełniona takim oto papierem. Tu były wolne przestrzenie i ten magnetofon przesuwał się w lewo, w prawo w momencie transportu. Bardzo fatalnie zapakowana przesyłka i tego uszkodzenia, które tam jest, winnym nie uznaje Poczty Polskiej, która mi tę paczkę dostarczyła, tylko pana, który mi ten magnetofon sprzedał. Mianowicie źle zapakowana przesyłka. Nie spisałem protokołu uszkodzenia paczki, bo paczka nie jest uszkodzona. Jak widzicie, karton jest w idealnym stanie, więc nie było podstaw do tego, żeby protokół spisać. Z litości nie wspomnę nazwy czynniku tego sprzedawcy, ale uważa on, że przesyłkę bardzo dobrze spakował, bo wystarczy kilka kartonów, żeby ta przesyłeczka dotarła w bezpieczny sposób. Oczywiście rozmawialiśmy tam chwilę przez e-maile. Ja uważałem, że przesyłka była źle spakowana. I zasugerowałem panu używanie styropianu budowlanego. Wam już mówiłem na początku o tym fakcie, w jaki sposób pakować przesyłki. Pan sprzedawca oczywiście utrzymuje, że musi mieć protokół z poczty, żeby wypłacić mi ubezpieczenie, ale ja nie chcę ubezpieczenia. I po to kupiłem ten magnetofon w dobrym stanie, żeby teraz borykać się z trudami uzyskania odszkodowania. Chciałem po prostu małą rekompensatę od tego pana,
na przykład wartość kosztów wysyłki, żeby mi obniżył, ale pan uparcie twierdzi, że to nie jego wina, że on prawidłowo spakował ten magnetofon. Co zresztą możecie sami ocenić, bo pokazywałem wam całe opakowanie, stąd wylałem na początku filmu trochę goryczy i słusznie, ponieważ uważam, że niedbałość sprzedawcy w zakresie pakowania przesyłki powinna być w przypadku uszkodzenia sprzętu przez niego wynagradzana, a nie przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel, a mam tu doświadczenie bardzo duże, ponieważ swego czasu przez 10 lat wysyłałem mnóstwo paczek do klienta i dostawałem od klienta. Ubezpieczyciel powie w przypadku takiej paczki, gdzie było złe opakowanie, że wypłata odszkodowania się nie należy. Ale wróćmy do magnetofonu. Magnetofon jest dosyć plastikowy. Ta pokrywka tutaj jest metalowa. To też jest aluminium. Gałka w tej wersji, bo było kilka wersji, na przykład była z białym panelem i tutaj gałeczka była okrągła. Ta gałka jest też plastikowa. Ja miałem wcześniej magnetofon taki z aluminiowymi suwakami. Ten klawisz był srebrny, ale być może dlatego, żeby dopasować do tego front panelu, wybrano czarny kolor tych plastikowych elementów. Tutaj mamy przełącznik wyboru źródła. Możemy podłączyć magnetofon, gramofon z składką krystaliczną, radioodbiornik i mikrofon. W tym miejscu mamy klawisze wyboru ścieżki. Jest to magnetofon czterościeżkowy. W przypadku, gdy mamy wciśniętą jedną ze ścieżek, 1-4, to odtwarza nam ścieżki po zewnętrznej stronie taśmy. 3-2 to są ścieżki po wewnętrznej stronie taśmy. Oczywiście odtwarza jedną z nich w jednym kierunku przewijania taśmy. Po odwróceniu szpuli, tak jakbyście kasetę odwracali, wtedy odtwarza drugą z tych ścieżek. Natomiast oba wciśnięte klawisze to już jest praca stereofoniczna. Tutaj mamy klawisz, czy mi się udało chwycić to, który... Momencik, muszę to inaczej rozwiązać, jestem. Wciskamy, a następnie te pokrętło przesuwamy. Mamy taką sytuację, że już mamy na pauzie zablokowany rekord i w tym momencie możemy nagrywać. Tutaj jest też jakaś pauza. Widzicie, wyskoczył klawisz, przewijanie do przodu. Ta pozycja jest stop. Jak rozbierzemy magnetofon w celu wyczyszczenia, zobaczycie, jak działa mechanizm. Wskaźnik działa tylko w momencie nagrywania i powinien być podświetlany. Nie działa żarówka, jest przepalona. Kasowanie licznika działa bez żadnego problemu, więc pasek jest ok. No to generalnie góra. Magnetofon pracuje z prędkością 9,5 cm na sekundę i może pracować tylko w pozycji poziomej. Oczywiście ten magnetofon będzie naprawiony. Może za wyjątkiem tego fragmentu tutaj, bo to jest niemożliwe do naprawy. I oczywiście nakręcę poradnik, jak naprawiać tego typu urządzenia. Będzie film, reportaż z naprawy. Niestety ukaże się on dopiero gdzieś w połowie stycznia, ponieważ już mam tak dużo filmów wgranych na kanał z ostatnich napraw, że pierwsze miejsce, które jest wolne, jest dopiero w styczniu. Uzbrójcie się w cierpliwość, na pewno film się pokaże. Przejdźmy do pakowania. Jak więc zapakować urządzenie takie jak to? Potrzebujemy styropian, może być dowolny, fasadowy, może być styropian pozostały z jakichś innych urządzeń, taka zwykła budowlanka. 2 cm grubości w zupełności wystarczy. Pierwsze co musimy zrobić, pozbyć się wszelkich elementów ruchomych. Nie wystarczy przełożyć tutaj folią bąbelkową i być zadowolonym, że urządzenie jest w jakiś tam sposób zabezpieczone, bo to nie jest żadne zabezpieczenie. Wszystkie delikatne elementy i kruche, takie jak to, musimy zabezpieczyć osobno. Szpulę należy zdjąć z magnetofonu, czy kasetę wyjąć z kieszeni magnetofonu, albo talerz zdjąć z gramofonu, o ile nie ma od dołu śrub zabezpieczających.
Gdy mamy już wszystkie ruchome elementy usunięte z magnetofonu, pochowane kable, przystępujemy do pakowania. Na początku zajmiemy się tym oto elementem. Magnetofon odłożę na bok. Do środka takiego tworzywa wkładamy odpowiednio przycięty stropian. Ja nie dysponuję w tej chwili stropianem, znaczy dysponuję, ale tamten stropian jest na wysyłki. Dlatego robię Wam na szczątkach. Takim pisaczkiem zaznaczamy sobie krawędź cięcia. Ostrym nożem usuwamy zbędną, zbędną ilość stropianu. I mamy już gotowy moduł, który możemy włożyć do środka. Ale mamy tu takie wypustki. Widzicie? Takie tam wypustki są. Trzeba odpowiednie dziury wyciąć. Jak sobie zaznaczyć miejsce wycięcia tych dziur? No, stropian jest na tyle plastyczny, że wystarczy delikatnie go nacisnąć. I już mamy dwa miejsca, gdzie zwyczajnie wycinamy sobie jakieś tam otworki. Od drugiej strony robimy to samo, tylko że z większą płaszczyzną odcinamy i całość owijamy streczem, oklejamy taśmą. Możemy też użyć pianki pod panele i całość owinąć pianką pod panele. Mamy zabezpieczony jeden element. Magnetofon od dołu ma nóżki, więc co zrobić? Przyłożyć zwyczajnie stropian i zostawić taką przestrzeń od dołu? W żadnym razie. Doprawdy takie zapakowanie się zemści. Ja tak mówię, stropian. Gdzie go nabyć? W dowolnym markecie budowlanym. Jest sieć, gdzie sprzedaje stropian na sztuki. Dlatego warto to poszukać. I można sobie na sztuki kupić. Jedna sztuka to jest 0,5 m2. I taki stropian można sobie nabyć. Wycinamy taki kawałek stropianu. Układamy go sobie na środku. I tutaj wycinamy dodatkowe paski. Możemy tak to zrobić, żeby były wcięcia na nóżki. Rozkładamy sobie folię stretch. Układamy sobie magnetofon. Czy dowolne inne urządzenie. I mamy czas na to, żeby zająć się górnym panelem. Tym panelem, gdzie są wystające pokrętła, guziki i tak dalej. Także to trzeba zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Doprawdy tutaj nie trzeba być starannym. Wystarczy użyć ścinków, które nam pozostały z poprzednich wycięć, żeby przygotować odpowiednie zabezpieczenie, bo na to tak czy siak położymy jeszcze jedną płachtę stropianu. Oczywiście kawałki tego stropianu powinny być równej wysokości. Ja po prostu robię Wam pokaz taki i nie chcę niszczyć stropianu, który mam przygotowany do wysyłek. Dlatego też bardziej słuchajcie to, co mówię, a nie obserwujcie. Na to przygotowujemy specjalną całą płachtę równiutką stropianu. Z boku układamy także docięty na wymiar stropian. Możemy go schować pod spodek. Drugi bok mamy zabezpieczony tak samo. Robimy to też z front panelem, gdzie przygotowujemy sobie odpowiedni stropian. Z drugą częścią staramy się, żeby te krawędzie wszystkie tutaj były równe. W ten czas macie pewność, że stropian Wam się nie przesunie. I na zakończenie owijamy to streczem. To jest akurat już strecz z demontażu. I strecz, wiadomo, się klei do siebie. Owijamy go tam dookoła. Możemy wtedy, jak już mamy chwycony, obrócić go. I wszystkie krawędzie w tym momencie mamy zabezpieczone. Na to kładziemy kawałek kartonika, nie wiem co tam macie, pokrywę tak samo zabezpieczoną, przyklejamy i ewentualnie, jeżeli dajemy jakieś gadżety, to w kartonie pomiędzy jedną warstwą stropianu, czyli magnetofonem, w kartoniku dajemy szpulki i na to w styropianie dajemy tą pokrywę.
owijamy to ładnie streczem i szczerze powiedziawszy magnetofon mógłby tak iść. Ale przewoźnicy mają swoje wymagania co do opakowań. W związku z powyższym należy przygotować karton i szczerze radzę w tej chwili, nie używajcie kartonu jakiegoś tam gotowego i wrzucacie do środka, robicie wypełnienia. Nie, nie, nie róbcie tak. Po prostu połóżcie karton i doginajcie każdą z powierzchni równo do tego styropianu i oklejcie to taśmą. Do tego jest nóż do tapet, żeby krawędzie sobie ładnie ponacinać. Myślę, że to nie jest już takie trudne, więc nie będę robił pokazówki. Tak zabezpieczony magnetofon, wzmacniacz czy inne urządzenie dotrze do odbiorcy bez żadnego problemu, bez uszkodzenia. Uwierzcie mi, od roku 2002 pracowałem w firmie serwisowej urządzeń elektronicznych, mianowicie analizatorów spalin, i wysyłałem urządzenia o znacznej wartości. Najtańsze przenośne analizatory spalin to oczywiście tam 300 euro, ale najdroższe przenośne analizatory spalin to był koszt około 50 tysięcy euro. Potem jeszcze dochodziły do tego analizatory, które były urządzeniami stacjonarnymi i czasami klient żądał, żeby przesłać do niego taki analizator. I opakowanie fabryczne owijaliśmy dookoła z czterech stron, bez żadnych wyciętych dziur, styropianem, i na to dawaliśmy następny karton. Oczywiście w firmie, w której pracowałem, był poświęcony czas na pakowanie paczek, a wymóg takiego pakowania narzucił na nas szef, który miał dosyć reklamacji przychodzących od klientów, że urządzenia są potłuczone. Szarpania z ubezpieczycielami i innymi tego typu tam instytucjami jak przewoźnicy. I teraz po zapakowaniu tak szczegółowym, po wycięciu bloczków ze styropianu, zabezpieczeniu gałek i tak dalej, spasowaniu tego idealnie, ilość uszkodzeń w transporcie w ciągu chyba 7 lat spadła do 3. Na kilka urządzeń wysyłanych, serwisowanych i sprzedanych, kilka urządzeń wysyłanych dziennie. Widzicie więc, że ta forma pakowania ma przewagę nad folią bąbelkową, tylko streczem, kartonem i innymi podobnymi elementami tłumiącymi. Dlaczego? Styropian po prostu absorbuje bardzo dużą energię kinetyczną od jakiegokolwiek uderzenia. A co zrobić z takimi szczątkami styropianu, kiedy odbieramy ciepaczkę i rozpakowujecie, nie macie co z tym zrobić? Możecie to przechować do następnego pakowania. Gdzieś na półce zapakować to w kartoniku, w którym to przyszło, jeżeli nie macie oryginalnego pakowania. Możecie to też oddać do punktu przyjęcia odpadów komunalnych. Tam zajmą się utylizacją takiego materiału. Możecie też zachować to do następnej wysyłki jakiegoś urządzenia. To z pewnością się przyda. Także nie wyrzucajcie tego od razu po prostu. Drogi widzu, jeżeli więc prowadzisz sklep albo trudnisz się sprzedażą urządzeń retro z epoki PRL-u, urządzeniami japońskimi, niemieckimi, dowolnymi, naprawdę dowolnymi, które posiadają delikatne elementy, takie jak przejrzyste polistyrenowe pokrywy, wystające gałki i inne podobne rzeczy. Urządzenia mają swoją masę i to nieczęsto 6-10 kg. Zastosuj tą metodę, a urządzenia, które dotrą do klienta, będą całe. Tu nie chodzi o odszkodowanie i wycofanie się z transakcji, bo paczka była uszkodzona, no to ubezpieczenie pokryje szkody. Nie o to chodzi. Klient, który kupuje od Was urządzenie, kupuje jakiś obiekt muzealny, kupuje coś, co jest dla niego bezcenne, ma wartość sentymentalną i chce mieć to w całości. Ten magnetofon stracił na wartości prawie połowę po tym wypadku z tą pokrywą. Proszę, bardzo nieładne pęknięcie. Nie jestem w stanie tego niczym skleić, żeby to było z powrotem przeźroczyste.
Oczywiście, jeżeli prowadzisz sklep z urządzeniami nowymi, to tutaj nie ma żadnego problemu. Urządzenia są ciągle produkowane, schodzą z taśmy, części zamienne są dostępne od ręki, więc taki zabieg jest pozbawiony sensu, bo ubezpieczyciel pokryje ewentualne szkody, a urządzenie można wziąć z taśmy produkcyjnej. A co z kosztami? 170 zł kosztuje metr sześcienny styropianu dwójki. W okolicach. Zapakujecie w to 20-30 urządzeń, w zależności od wielkości. To jest naprawdę groszowa sprawa, jeżeli chodzi o koszty pakowania. Owszem, czas poświęcony na to jakieś 10 minut do 15, bo trzeba powycinać otworki, ale pamiętajcie, sprzedajecie urządzenia, do których części zamienne są niedostępne. Jeżeli chcecie mieć zadowolonych klientów, to drodzy sprzedawcy złomu, naprawdę starajcie się dbać o tych klientów. Ja nakręciłem ten film tylko dlatego, że człowiek, który sprzedał mi ten magnetofon w swoich odpowiedziach dotyczących uszkodzenia tego magnetofonu, bardzo arogancki i zachował się w sposób nieelegancki, zrzucając winę na przewoźnika. Sam zapakował źle magnetofon. To pakowanie było karygodne. Jak odebrałem paczkę, w środku ten magnetofon się przesuwał, latał. Także to pozostawiało wiele do życzenia. Jeśli nie dotkniecie kartonu zewnętrznego do idealnego rozmiaru tego styropianu, na pewno będzie się to przesuwało. Każdy przewoźnik, który w protokole napisze, że paczka była niewłaściwie zabezpieczona, nie wypłaci Wam odszkodowania za tą paczkę. Tak mnie nauczyło ponad 10-letnie doświadczenie i problemy z reklamacjami przesyłek. Najczęściej reklamowane przesyłki, z którymi miałem do czynienia, to są te, które docierały do nas do serwisu albo do mnie tutaj już prywatnie. I tak samo Ty, drogi widzu, jeżeli wysyłasz jakieś urządzenie do serwisu i kochasz je bardzo mocno, cenisz je, nie możesz bez niego żyć, to jeżeli wydasz 20 parę złotych na odrobinę styropianu i poświęcisz 20 minut czasu na to, żeby zapakować odpowiednio tą przesyłkę, to będziesz wiedział, że do serwisu dotarła ona nienaruszona. Nie mam zamiaru biegać za zwrotem wartości ubezpieczenia od paczki, dlatego lepiej jest, jeżeli paczka będzie odpowiednio spakowana, bo spakowanie w ten styropian nie wytrzyma jedynie uderzenia wózka widłowego. Albo jak ktoś specjalnie siekierę wbije w taką paczkę. Z reguły docierają do klienta całe. Na koniec chciałbym przestrzec Was przed kupowaniem urządzeń na portalach aukcyjnych, pochopnym kupowaniem urządzeń, ponieważ wiele z tych urządzeń jest w stanie agonalnym i rzeczywiście trudno przywrócić je do życia. Gdy to urządzenie jest serwisowane, zażądajcie od sprzedawcy paragonu albo faktury na serwis takiego urządzenia. Jeżeli w opisie aukcji napisano urządzenie po serwisie, poproście o wgląd w fakturę serwisu, sprawdźcie, co było wymienione i wtedy ewentualnie decydujcie się na zakup takiego urządzenia. Często zdarza się, że serwis to przeczyszczenie pędzelkiem, wymiana pasku i na tym będzie koniec. Czasami ktoś wymienia jeszcze elektrolity w zasilaczu, a reszta pozostaje nietknięta. Na płytkach drukowanych warstwa kurzu, która ma centymetr do dwóch i to się nazywa serwis urządzenia. Dlatego naprawdę, jeżeli chcecie kupić dobre urządzenie, znaleźć okazję i nie męczyć się z tym, poproście o jak największą ilość danych na temat urządzenia. I naprawdę okazji jest wiele, nie trzeba kupować pierwszą, lepszą z brzegu, wybrać aukcję i kupować urządzenie. Jeżeli ten film Wam się spodobał i praktyczna porada, jak pakować urządzenia i wysyłać je do serwisu albo do klienta się spodobał, kliknijcie kciuk w górę. A jeżeli Wam się nie spodobał, napiszcie dlaczego.
Drodzy sprzedawcy na Allegro, jeżeli uważacie, że koszt styropianu jest za drogi, żeby pakować w taki sposób paczki, urządzenia, zróbcie dwie opcje wysyłki. Nazwijcie jedną wysyłka normalna w kartonie, a drugą, powiedzmy 10 zł droższą, zróbcie wysyłka safe w styropianie. Ja będę wybierał przesyłkę safe, jeżeli będzie taka opcja. Wolę dostać urządzenie w stanie, jakim było opisane na aukcji, w takim, jaki je kupiłem, a nie borykać się z problemami zwrotu pieniędzy. Ja tego nie oczekiwałem od tego sprzedawcy. Jak mu napisałem, że chcę jakiegoś zadośćuczynienia, to miałem na myśli wartość pokrywki, którą muszę dokupić. Powiedzmy tam 30-40 zł, czyli może nawet i wartość tej opłaty za przesyłkę. Przesyłka była zmarnowana z jego winy, ewidentnie z jego winy. Dobra, kończę marudzenie. Następne filmy już będą raczej typowe. Ten magnetofon też będzie w serwisie. Chyba, że będę chciał go sprzedać i będzie to film poglądowy, co udało mi się w nim naprawić i jakie prace przeprowadziłem. To wtedy może pojawi się na kanale wcześniej. Trzymajcie się. Do następnego razu.